Jutro święto Konstytucji. Czytam ją codziennie. I chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Wielu znane jest już powiedzenie: być zmiennym jak Szymon Hołownia. A jeśli niektórzy jeszcze go nie znają, to zapewniam, że po tym odcinku na długo zapadnie wam w pamięć. Przedstawię wam dzisiaj spojrzenie na to, czemu moim zdaniem Hołownia cierpi na rozdwojenie jaźni. Gotowi? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy. A wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do mnie. 1, 2, 3 napisane, no to lecimy jak Matecki na dachu. Zaczniemy sobie od sławnego i wszystkim teraz znanego tematu budowy CPK. Z początku marszałek Sejmu był przeciwny pomysłowi i dość mocno pokazywał swoje stanowisko w tej sprawie. Na spotkaniu w Brzezinach z ludźmi protestującymi przeciwko CPK, CPK nie będzie teraz konsultowało tego z ludźmi, przychodzi do mnie matka i mówi: proszę pana, moje 12-letnie dziecko nie śpi w nocy. I wstaje z krzykiem i mówi: mamo, jeżeli nas wysiedlą, jeżeli nas przymusowo stąd wyrzucą, to ja odb***ję życie. Wyobrażacie sobie, do czego prowadzi ta polityka? Do tego, że 12-latki mówią, że odbiorą sobie i to kosztuje nas 240 milionów złotych, a może kosztować 35, jeśli nadal będą prowadzili tak te inwestycje. Potem jednak zmienił je. Jak państwo wiecie, ja byłem zaprzysięgłym przeciwnikiem budowy CPK. Uważałem to za projekt megalomański i kolejną okazję do tego, żeby gdzieś przytulić pieniądze i poupychać krewnych i znajomych królika. Dzisiaj, kiedy widzę, jak można by było przeprowadzić ten projekt, to znaczy bez tych absurdalnych szprych, które rozdzierały ludziom domy, które niszczyły tkankę miejską, które przechodziły przez środki ogrodów botanicznych, które po prostu niszczyły to, co wspólnie wypracowaliśmy. Można go zrobić bez przyklejania pieniędzy do rąk. Można się nad tym zastanowić, jak go przeprowadzić w taki sposób, żeby on rzeczywiście służył polskiej gospodarce. I też i kiedy widzę, jak bardzo ważne jest to aspiracyjnie dla wielu Polaków, żebyśmy takie lotnisko mieli, to weryfikuje swój pogląd i uważam, że powinniśmy dać tej inwestycji szansę. Tak właśnie brzmiała wypowiedź Hołowni, podsumowująca jego nagłą zmianę zdania. Jest jeszcze jedna jego wypowiedź w tej sprawie. Ja sam miałem w sprawie CPK bardzo jednoznaczne zdanie i ono było oparte przede wszystkim o to, jak pomysł, jak projekt CPK był realizowany, a był realizowany w sposób no tak głupi, że chyba nie dało się bardziej. Przepuszczanie pieniędzy na jakieś głupie kampanie reklamowe, straszenie ludzi, że im tory będą przecinały ogródki, burzyły miasta i robiły inne rzeczy, a później się okazywało, że jednak hop-siup mogą pójść w inną stronę. Natomiast Polska potrzebuje takiego lotniska. Polska potrzebuje takiego lotniska, bo jest potężną gospodarką w Unii Europejskiej. Takiego lotniska nie ma i nawet nie z jakichś powodów militarnych, którymi to się czasami próbuje przykryć, ona po prostu gospodarczo potrzebuje takiego projektu. I ta miałaby większy sens, podał on przynajmniej argument w sprawie zmiany zdania, a mianowicie przecinanie podwórek ludności przez tory kolejowe. Nie zmienia to faktu, że zdania w sprawie tak ogromnych decyzji nie powinno się zmieniać od tak. Co jeśli decyzja zostałaby już podjęta i nie dałoby się jej zmienić? No właśnie, pochylimy się teraz nad kolejną nagłą zmianą zdania marszałka. Gotowi? Dotyczyć będzie ona sprawy legalności aborcji w Polsce, a więc praw kobiet. Hołownia swego czasu brał udział w marszach kobiet, ale nie zostało to dobrze przyjęte przez środowiska lewicowe. Z początku pan Szymon zaznaczył, że działania w tej sprawie będą procedowane na pierwszym marcowym posiedzeniu, ale dzień później doszło do nieoczekiwanej zmiany w temacie. Ostatnie kilka tygodni spędziłem na licznych konsultacjach i próbach mediacji tak, by zminimalizować ryzyko tego, że wszystkie projekty w tej sprawie, które dzisiaj są w Sejmie, zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu w ramach przedwyborczej kanonady. Podjąłem decyzję po tych wszystkich konsultacjach i próbach sprawdzenia, czy jest szansa, żeby taka katastrofa się nie wydarzyła, żeby te projekty były procedowane w Sejmie tuż po pierwszej turze wyborów, a więc to się odbędzie 11 kwietnia. Po tej wypowiedzi spadła na niego fala krytyki i to nie tylko ze strony politycznych koalicjantów, ale także licznych środowisk kobiecych i tysięcy internautów. Można powiedzieć, że wylał się na niego hejt zgromadzony z całej Polski. Od 4 do 11 marca w social mediach, na portalach
portalach informacyjnych, blogach i forach o Szymonie Hołowni ukazało się prawie 250 tysięcy wzmianek, które wygenerowały blisko 2,5 miliona interakcji i zasięg na poziomie prawie 200 milionów potencjalnych kontaktów z informacją, podały wirtualne media. Trzeba przyznać, że to ogromny wynik. Nic tylko nie współczuć Hołowni. Ciekawe, czy nad tym też płakał, jak 4 lata temu nad Konstytucją. Jutro święto Konstytucji. Czytam ją codziennie. I chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. To co, przedstawić wam kolejny dowód? Jeszcze do niedawna Szymek, przepraszam, łatwo pomylić tego pana z dzieckiem, pan Szymon, był za przyjmowaniem imigrantów. Zrobił sobie nawet z nimi pamiątkowe zdjęcie w Sejmie. Tak, dobrze słyszycie. W Sejmie, w dodatku ponoć nielegalni. Wiecie zresztą, co powiedział minister jakiś czas temu? Kilka tysięcy migrantów i 50-100 osób z patykami czy kamieniami wywołuje taką reakcję. I to wymaga postawienia państwa na głowie, nieprawdopodobnych stanów wyjątkowych, jakichś wzmożeń. Dzisiaj państwo polskie powinno zrobić wszystko, żeby zdeeskalować ten konflikt, budować naszą siłę. Ciekawe, co zrobiłby pan wówczas, gdyby tych samych 50 migrantów z patykami otoczyło pana w koło, albo co jeszcze gorsze, zyskało dostęp do niebezpieczniejszych niż patyki czy kamienie narzędzi, choć i te mogą mocno zranić. W sumie to zyskali już dostęp do niebezpieczniejszych narzędzi, bo jeden z migrantów złączył z patykiem niebezpieczne narzędzie i przecież właśnie przez tą sytuację odszedł jeden z polskich żołnierzy. Wcześniej Szymon Hołownia sądził także, że migranci bardzo nam się przydadzą, z racji, że jest nas w Polsce zbyt mało i przydadzą się ręce do pracy. A czy przydadzą się także nogi skaczące po warszawskich autach? Jeśli tak, to śmiało. Niech sprowadza pan ich więcej. No ale przecież zmienił pan już zdanie. Czy żołnierz ma prawo strzelać do bandyty, który go atakuje, przychodząc z tamtej strony? To przecież oczywistym jest, że ma prawo. Ba, powinien to robić, żeby bronić siebie, kolegów, koleżanki, żeby bronić nas wszystkich. Co do tego nikt nigdy nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Ciekawe, czy powiedziałby pan to samo te kilka miesięcy temu. Przecież jacy tam oni nie będą z tymi swoimi prymitywnymi narzędziami. Pragmatyzm nie wyklucza humanitaryzmu. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Mówiliśmy o tym przez 3 lata naszej drogi do Sejmu i nadal stoimy na tym dokładnie stanowisku. Pushbacki muszą zostać zakończone. Są nielegalne i niehumanitarne. Natomiast musi zostać stworzony realny system ochrony granicy Rzeczpospolitej, bo ta granica musi być szczelna i bezpieczna. Ciekawe, gdzie te matki, osoby starsze i chore wśród ludzi na granicy. Chyba należy zwiększyć moc w pana okularach, bo problem ze wzrokiem postępuje. O tych tak wspominanych przez pana pushbackach też się teraz nie słyszy. Kiedy Niemcy robią pushbacki na zachodzie, to wszyscy są uśmiechnięci, a jak zrobili to polscy żołnierze na wschodzie, to Holland aż nagrała o tym film oczerniający Polaków. Raczej to ze strony migrantów jest przemocowość, nie z naszej. Co sądzicie o całej osobie Hołowni i jego skrajnie zmiennym zdaniu? Koniecznie rozpiszcie się na ten temat w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema!